Zgrzałem się. Witam serdecznie. Kolejny piękny, pochmurny dzień. 18 sierpień. To jest kolejny odcinek serii Mam Gadane. Z czym się zgrzałem? Zgrzałem się przekładaniem kół w małym Arionie na wąskie. A co to oznacza? To oznacza nic innego niż to, że jedziemy drugi zabieg, ten właściwy, fungicydowy, w ochronie chwościka. Buraki cukrowe. Jakie są wskazania? No, wskazania są takie, że jest 30 stopni i na przykład wczoraj wlało 20 litrów, więc nie ma się nad czym oglądać. To raz. Dwa. Zapowiada się, że też jeszcze trochę sobie będzie przepadywać, więc warunki ku temu rozwojowi pościga są idealne. Trzy. Pojawiły się pierwsze plamki, więc nie było na co zlekać. No fakt, że no, takiej kombinacji było w tym roku. No bo wcześniej traktor potrzebowałem już na szerokich kołach i sobie tam przełożyłem. Teraz no, po tygodniu praktycznie lecę z tę dwójką w buraku i no, trzeba było zamienić opryska. No i to jest już finał ochrony fungicydowej, na jakiejkolwiek ochrony chemicznej w roku 2000, w sezonie 2022-2023, czyli już ostatni zabieg, jeśli chodzi o rośliny, które jeszcze wegetują, więc już teraz na spokojnie będzie można zamienić te koła na szerokie i już sobie pracować. Wczoraj jeszcze leciałem sobie gnojowicą tutaj pod jedną z działek najpóźniej zebranych, jeśli chodzi o przyżyto, gdzie będzie rzepak oraz tam gdzieś to, co zostało, to już rozlaliśmy pod jęczmień po zimy. No i także sobie mały śmigał z beczką. Tam w ogóle porozlewałem pod jęczmień po zimy, więc no mówię, zaraz drugi talerzowo, więc fajnie, że idzie to jakoś sobie tutaj pracować, nawet jeśli chodzi o beczkę, czy w poniedzieli planuję rozrzutnik obornika zahaczyć do małego, więc nie ma co oszukiwać, że traktor jest uniwersalny i z tego się bardzo cieszę. Wracając do właściwego tematu, chłości, czym jedziemy? Jedziemy Belantym z BASF-u oraz po raz drugi dorzucam Skudo, jak to jeśli chodzi o dawki. 15 litrów Belantego na 13 hektarów to robi gdzieś tam 1,2-1,3 litra, no, gdzieś mniej więcej w tych granicach, i 20 litrów Skudo lałem do tego, to tam dobre 1,6 wychodzi, tak mniej więcej. Więc no, powinno ochronić na ten ostatni czas przed zbiorami. Mam nadzieję, że oszczędzi. No, mówię, no, trzeba przeprowadzić ochronę. Buraki w ostatnim czasie dostały 100 litrów wody dobre, więc mają się świetnie. Tak samo jak kukurydza, więc myślę, że ten rok może się okazać jednym z lepszych roków, jeśli chodzi o plon buraka cukrowego. Zobaczymy, jak to jeszcze ten mój eksperyment ze Skudo, bo tutaj, tak jak mówiłem, miałem gości z Flory, przedstawiciela tutaj, producenta z Niemiec od Skudo, i niby badania wykazują, że 3 litry Skudo na hektar powodują już wzrost cukru nawet o 1 punkt. To finalnie u mnie wyjdzie trochę więcej niż 3 litry. No też na kontrolkach patrzyłem, że fajnym biostymulantem też jest Skudo mimo wszystko. Było widać różnicę tam, gdzie jakby odciął, że coś tam daje. Więc tutaj mogę to z czystym sumieniem polecić. No i co? W poniedzieli się
piątek. W poniedzieli akcja obornik. I w poniedzieli będzie akcja obornik, więc dalej będziemy działać. No teraz już typowo obornik idzie pod pola, na którym będzie burak cukrowy, więc będzie się cały czas działo. No te opóźnione żniwa sprawiły, że non stop człowiek w biegu będzie i przyszły tydzień będzie na pewno bardzo taki szybki, nie wiem, można szybki nazwać, intensywny, o właśnie, będzie bardzo intensywnym i no będzie co robić, więc w sumie trzeba się psychicznie przez weekend przygotować na to i w końcu chociaż chwilkę odpocząć i będziemy cisnąć dalej z tym tematem. No i co tutaj dużo dodawać? No wie, plantacja jest okazała, bardzo ładnie to rośnie, cały czas ma dostęp do wody, więc petarda, czego chcieć więcej, prawda? No i tym optymistycznym akcentem żegnam się z wami. Tak jak mówiłem, będzie się działo, wszystko teraz będzie naraz, złożę kilka odcinków, ale to powinienem powiedzieć już poprzedni, bo materiał jest nagrany. To nie mam czasu nawet musieliście specjalnie, żeby cokolwiek tam zmontować. I co, do usłyszenia w kolejnym, do zobaczenia. Trzymajcie się, cieplutko. Cześć.